Nowy serial na Netflixie, jesteś tym, co jesz. I znowu mam wrażenie, że historia zatacza koło. Netflix, twórcy tego serialu, trochę chcą nas oszukać. Kilka lat temu Schwarzenegger promował diety wegańskie i teraz znowu diety wegańskie wypływają na powierzchnię jako najlepszy model żywieniowy. I ja nie miałabym nic przeciwko temu, jeżeli rzeczywiście te badania by to potwierdzały. Ale niestety wnioski, które zostały wyciągnięte, są błędne. I to badanie zostało po prostu źle zinterpretowane przez twórców. Nie chcę się zastanawiać chyba nawet nad tym, czy to ich zła wola, czy rzeczywiście po prostu popełnili takie radykalne błędy w interpretacji. I to nie jest tylko moja opinia. Ale chcę Wam dzisiaj pokazać, że popdietetyka może nie być najlepszą drogą i warto też nie ufać tak od razu wszystkiemu, co widzimy. Pokażę Wam te błędy. I to nie jest tak, że ja jestem przeciwna diecie wegańskiej, bo nie jestem. I dlatego tak mówię, jeżeli by była, nie wiem, był serial o diecie keto, czy low carb, czy czymś innym, co uważam, że ma dla wielu osób korzyści, ale źle by było to zinterpretowane, to też bym powiedziała, że to jest źle zinterpretowane, bo jednak w tym wszystkim prawda powinna być najważniejsza. Także zapraszam na krótką analizę nowego serialu Netflixa. Jesteś tym, co jesz, bliźniaczy eksperyment. Ja się podjarałam, jak dowiedziałam się, że w tym eksperymencie wzięto 21 par bliźniąt jednojajowych, no bo to jest mega rzecz, że mamy osoby, które mają dokładnie te same geny, więc wiemy, że geny mają wpływ na wiele rzeczy. A tutaj z tymi samymi genami możemy po prostu na przykład dać, tak jak to zrobiono, dwa modele żywieniowe tym osobom i sprawdzać, jak to rzeczywiście na nich działa, wykluczając geny. No mega sprawa. Natomiast, no, wnioski, no właśnie, przejdźmy, zaraz do tych wniosków przejdziemy. Powiedzmy sobie tylko jeszcze, jaka jest baza tego serialu. W 30 listopada w 2023 roku pojawiło się badanie, i to nie byle jakie, bo randomizowane badanie kliniczne. I właśnie twórcy tego badania we współpracy z Netflixem stworzyli serial na jego bazie. To badanie jest bardzo ciekawe. Tak jak mówiłam, 21 par bliźniaków jednojajowych. Co chcieli sprawdzić? Chcieli sprawdzić kardiometaboliczne zmiany pod wpływem u jednego z bliźniąt diety wszystkożernej, dobrze zbilansowanej, zdrowej, po prostu takiej diety bez restrykcji, a u drugiego z bliźniąt dobrze zbilansowanej diety wegańskiej. Czyli chciano zobaczyć porównanie diety wegańskiej z taką dietą bez restrykcji i jak to wpływa na zdrowie, na metabolizm i na inne parametry, bo wszystko dokładnie badano. Badanie trwało 8 tygodni. Przez pierwszych 4 tygodnie każdy bliźniak, na początku zostali randomowo przydzieleni. Jedni mieli dietę dla wszystkożerną, a drudzy dietę wegańską. I potem przez 4 tygodnie dostawali po prostu pod drzwi catering, wszystkie posiłki, które mieli jeść. Kolejne 4 tygodnie dostali już tylko zalecenia, co mają jeść i mieli się też do tej diety stosować. Były tam konsultacje ze specjalistami, wszelkie wsparcie, jakiego potrzebowali, było zapewnione. I w tym czasie sprawdzano ich, badano, mierzono. I tutaj przechodzimy do momentu, kiedy to, co wyszło, niekoniecznie zostało dobrze zaprezentowane. Co się okazało? Osoby, które były na diecie wegańskiej, schudły więcej w porównaniu z tą drugą grupą. Nie były to znaczne różnice, ale były. I to był jeden wniosek, że jest lepsza redukcja masy ciała, czy kontrola masy ciała. I drugi wniosek, że obniżył się o 15 punktów procentowych poziom LDL, czyli tej frakcji cholesterolu, której wysoki poziom może być skorelowany z miażdżycą i ogólnie mówi się na to zły cholesterol, co jest błędnym określeniem, ale rzeczywiście, no zazwyczaj, jeżeli mamy zbyt wysoki poziom LDL, no to nie jest to dobre. Nigdy nie jest to dobre. I te osoby na diecie wegańskiej miały ten LDL, obniżył im się o 15 punktów procentowych, podczas gdy drugiej grupie obniżył się tylko jakieś 2-3 punkty procentowe. Wnioski? Dieta wegańska lepiej przeciwdziała miażdżycy, jest lepsza pod kątem regulacji masy ciała i tak dalej, i tak dalej.
Ale mamy tutaj też małe, a nawet nie małe, bo duże ale. Co się okazuje? Osoby na diecie wegańskiej jadły średnio 200 kilokalorii mniej niż w drugiej grupie. A jeżeli jesz mniej i masz mniej kalorii spożywasz, no to wiadomo, że łatwiej ci jest schudnąć. Druga rzecz, wiadomo, że różne parametry zdrowotne też się poprawią, bo ograniczenie kaloryczności przy oczywiście dostarczeniu sobie odpowiedniej w dłuższym okresie czasu odpowiedniej ilości składników odżywczych, no ma wpływ pozytywny na te parametry i między innymi obniża LDL. Co jeszcze obniża LDL? No mniejsze spożycie tłuszczów nasyconych. Co się okazuje? To nie było tak, że to było tylko dieta bezmięsna albo z mięsem i produktami odzwierzęcymi, ale wszystkie mikro, makroelementy były takie same. No nie. Na diecie wegańskiej był mniejszy udział tłuszczów nasyconych niż u tej drugiej grupy. A wiadomo, że ilość tłuszczów nasyconych w diecie wpływa na poziom LDL. Jeżeli jesz mniej tłuszczów nasyconych, no to Twój LDL bardzo prawdopodobne, że się będzie obniżał. I czy tylko na diecie wegańskiej można mieć mniejszą ilość tłuszczów nasyconych? No nie. U mnie na kanale i w moich jadłospisach na diecie keto, gdzie to jest dieta wysokotłuszczowa, ja też staram się ograniczać u wielu osób te tłuszcze nasycone, jeżeli one są problematyczne, jeżeli ktoś ma zwiększone ryzyko miażdżycy itd., itd. Wniosek, że dieta wegańska będzie lepsza od każdej innej, bo obniża LDL, jest po prostu nadużyciem. I tutaj właśnie wchodzi to, nie wiem, udowadnianie, no bo mamy duże pieniądze wydane po prostu na serię. Ktoś chciał, żeby wyszło, że dieta wegańska jest lepsza, więc tak wychodzi. Ale nikt na przykład nie powiedział, nie pomyślał o tym, że przecież 8 tygodni to może być za krótko, ale w dłuższym okresie czasu na diecie wegańskiej to też jest sprawdzone, że mogą się obniżać poziomy tak ważnych składników pokarmowych, jak chociażby żelaza, witaminy B12. Druga sprawa. Co też zbadano? Zbadano poziom satysfakcji z diety. Poziom satysfakcji z diety jest mega ważny i ja nieraz mówię, jak chcesz przejść na keto na tydzień, dwa czy cztery, to nie ma to najmniejszego sensu, bo najlepsza dieta dla Ciebie to jest taka, którą jesteś w stanie utrzymać w długim okresie czasu. I poziom satysfakcji z diety u osób na diecie wegańskiej był niższy niż u drugiej grupy, u osób, które jadły wszystko. Co to oznacza? Że prawdopodobnie po tych 8 tygodniach osoby na diecie wegańskiej może już nie będą na diecie wegańskiej. Może będą, a może będą, ale na przykład będą jadły wegańskie, ale totalnie niezdrowe przekąski, snaki, bo będą chciały sobie poprawić tą smakowitość diety. Więc znowu, wręcz ten wniosek o smakowitości, który wyszedł, uważam, że powinien być podkreślony, no bo to jest mega ważne. Jeżeli Ty masz dobre zdrowie i możesz jeść w miarę wszystko, to staraj się zdrowo odżywiać, jeść odpowiednią ilość kalorii, ale nie ograniczaj sobie produktów, bo jeżeli się dobrze czujesz, to będzie Ci łatwiej wytrwać na takiej diecie, kiedy naprawdę możesz jeść praktycznie wszystko. Jeżeli idziesz w stronę, nie wiem, low carb i te diety niskowęglowodanowe dają Ci jakieś korzyści, to super, chcesz to połączyć z dietą wegańską i dobrze się z tym będziesz czuć, też świetnie, ale pamiętaj, że takie połączenie na przykład ogranicza Ci znacznie źródła białka. A jak mam nadzieję wiemy, białko jest mega ważnym elementem i makroskładnikiem, który odpowiada za sytość, odpowiada za nasze kości, odpowiada praktycznie za wszystko i jego niedobór może mieć bardzo negatywne skutki, szczególnie podczas dorastania, ale też w wieku starczym, kiedy za mała ilość białka w diecie może po prostu prowadzić do szybszej sarkopenii i w efekcie końcowym tak naprawdę śmierci. Więc, moi drodzy, ja mam trochę dość tej takiej popdietetyki i takiego rzucania gdzieś po prostu hasłami. Tym bardziej, że w internecie oczywiście pojawiły się takie nagonki, że dieta wegańska i takie już ich było dużo. Ja nie jestem przeciwniczką diety wegańskiej, ale czy uważam, że to jest najlepszy model żywienia dla wszystkich i czy to naprawdę jest najlepszy dla naszej planety? No nie, to ma wiele niuansów, o których już nieraz też na tym kanale mówiłam. I mogłabym mówić dalej, ale nie chcę, żeby ten film był mega długi. Więc tutaj może postawmy kropkę. Duży potencjał tej serii, niewykorzystany, źle zanalizowany. Nie chcę już teorii spiskowych tutaj szukać, czy to było celowe, czy nie. No ale niestety tak to wygląda, więc po prostu proszę Was
o taką uważność. Jak słyszycie jakiegoś eksperta bądź pseudoeksperta na YouTubie, na Instagramie, Facebooku, w social mediach czy na Netflixie, to też zawsze nie bierzcie wszystkiego jako pewnik, bo z jednej strony dzięki tak szerokiemu dostępowi do informacji to jest mega plus dla nas, ale z drugiej strony naprawdę musimy bardzo uważać. Jestem bardzo ciekawa waszych wniosków, czy oglądaliście, czy nie, czy się zgadzacie ze mną, czy może nie, podyskutujmy w komentarzach, a ja pozdrawiam was ciepło, no i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!